Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. CS-owe misje z Rojem wracają. Musimy teraz przejść. No właśnie, jest tu Rojo. Tam jest Rojo. Witaj. Witam, dzień dobry, cześć i czołem. I tak wsuwałeś się tak w obiektyw już idealnie. No. Chciałem tak, wiesz, jakąś taką aurę przywołać, która doda nam jakiegoś... Przyda się, no tak. Tak, przyda się jakiś, wiesz, cenność, wytrzymałość. Dobra, idziemy dalej sobie na naszej mapce misji i teraz czeka nas misja za trzy gwiazdki. Czeka nas misja fabularna. Także znowu będzie trzeba znowu powalczyć pewnie. No to dobrze, to dobrze. Coś Także nowego. Zapraszamy na pełnometrażowy film. Zapnijcie pasy, weźcie popcorn. Dokładnie tak. Jeśli teraz widzicie, że ten film ma niepokojąco, jest niepokojąco długi... No to właśnie. Znaczy, że nie było łatwo. Dokładnie, że nie poszło koniecznie od razu po naszej myśli, tylko dopiero za jakimś 17 razem. To znaczy, że ktoś powiedział o jedno easy peasy za dużo. No właśnie. Nie, kochani. A, Jezu, się to świetnie nagrywa. CS-owy weekend w ogóle. Myślę, że już każdy wie, że easy peasy zwiastuje szybki zgon po prostu. Czasem ma opóźniony zapłon, ale to jest tylko ściema. Moi drodzy, CS-owy weekend w wykonaniu duetu Izaki Rojo, także u mnie dwa, u Izaka dwa. Dokładnie. W każdym razie pamiętajcie, że jeżeli idziecie do lekarza z katarem i lekarz powie, wyjdziecie z tego, to nie mówcie nigdy easy peasy, bo to się źle skończy. To znaczy, że doznacie krwotoku z nosa, no, i umrzecie z wykrwawienia. No. Było tak w How I Met Your Mother, był taki jeden gość, który zawsze jak się podnieca, to mu leciała krew z nosa. Uje, to tak jak ten postać South Parka, co jak się podniecał, to żygał. To jest sama analogia. No właśnie, to dość smutne w sumie. Trochę tak. Dobra, zbieramy sobie sprzęcior. Standardowo nie ma jeszcze M4-eczki żadnej. Okej, okay, będzie chyba spoko. Chociaż skauci to przepraszam, może, a może wyraz, przepraszam kolego, czy wyraz spoko to nie jest jakaś tam odmiana easy peasy? Jeszcze nie, ale myślę, że w końcu będzie. Dobra, słuchaj, jakie tu mamy fajne pistolety? Jest digu. Tak, jest digielek. Nie, mogę dać swojego, jak chcesz, zobacz, proszę bardzo. Ja ci mogę dać takiego, i czerwonego, a ty lubisz czerwonym przecież, to będzie w ogóle super dla ciebie, nie? Nie gadaj, mordko. Jaki zobacz, śliczny. Jaki piękny. To jest setka, może ci w ogóle skina, to nie mamy akurat skina, chociaż nie wiem czemu. Do rewolwera też nie mam skina. O, i ten pistolecik też jest super, znaczy ten USP, to też jest bardzo ładny. O, też się spodoba. Z tumiczkiem, ale fajny, taki komiksowy strasznie. Ale no, jednak, no. Co Deagle, to Deagle. To no jest. Masz czerwonego, dobra. Chociaż dwie berety te są fajne, bo są takie gangstersko-kozackie i to jest tak z kategorii w przypadku braku jakiejkolwiek umiejętności, każdy punkt lansu jest na wagę złota. To chyba wtedy wymyślono skiny. No właśnie. W ogóle zobacz, z innego mica zaczynamy w ogóle. A ty jesteś daleko ode mnie w ogóle, ty. To ja tak nie chcę, to ja idę do siebie. O kurczę. Nie, to już przegraliśmy. Nie, co? Co to za mamy bombę teraz. Mamy bombę i za nami jest... O, halo! To za reakcja. O! Izak strzela, przeciwnicy giną. Rojo strzela, wszystko wybucha. Jest już duży w ogóle. Co? Duży już, jest grubas. No nie gadaj. Jest grubas na zewnątrz. Dobra, hedzik. Piękny hedzik! Dobra, leży ten grubas. I tam jeden ci wybiegnie. Nie. O Jezus, nie no, świetnie. Czy to był żart, czy ja nie wiem, o co tu chodzi? Nie, no, wjechałeś mi na lufę, tam jest za budynkiem jeden osząd. Wjechałem ci na lufę, no to nikogo nie było. No ci to jest spust, kiedy... Jest, mówię, widzę, że jest. Dobra, brywa. Dobra, ja uciekam, bo mnie tak... Trzeba czy to dostał, także on już jest... Tu jest! W środku rozwaliłem gościa. Okej, okay. Dobrze idzie na razie. Easy peasy, nie? Halo? Kto ty mnie pouczał? Szkoda, że nie ma awu, bo brakuje mi tego takiego, wiesz, pewniactwa, no, że jak uda mi się wcerwać w łeb... Pewnie później będą jeszcze. Okej, okay, dobrze jest. Chociaż chyba, że możemy tutaj coś powiedzieć, może jakieś znajdźki będą. Znajdźki? No właśnie. A to widziałem komentarz u ciebie właśnie pod filmem, nie? Że po prostu no. Widać, że Rojo tam był taki komentarz właśnie, że widać, że Rojo długo gra w gry, bo ja też podchodzę do jakiejś rzeczy, nie? I pytam się, a co to jest? A Rojo od razu, znajdźka! No tak, ale...
Wydaje mi się, że to nie trzeba być jakimś mega wytrawnym graczem, żeby. Nie, to niczego chyba Chociaż nie ma, bardziej byłem niestety. szokowany, że Counter-Strike i Znajdźka, nie? Ale okej, okay, no słuchaj. Dokładnie, nie, no niestety nie ma znajdźki chyba tutaj jeszcze. Także idziemy po prostu robić misję. A to jest Ale. Po, ale... M4-4 jest, zobacz. O, proszę bardzo. Ale po tym widać, moi drodzy, że. A to ja sobie wezmę w takim razie tą skórkę. Po tym widać, że my gramy nie tylko w gry tego typu. Skoro dajemy w Explore w Counter-Strike'u. Nie no, oczywiście. To trzeba pozwiedzać sobie troszeczkę mapkę, jak wiesz, takie mapki. Dobra, wezmę nóż, bo podobno szybciej. Czujesz, jesteś na randce, nie? I bardzo ci zależy, żeby no już tak przyspieszyć trochę randek, żeby wreszcie laskę zawinąć do łóżka, nie? Czyli tam przeskoczyć kilka baz i nagle wyjmujesz na pierwszej randce nóż, bo szybciej. To nie byłoby zachwycona akurat, ale... Słuchaj, poinstruuj mnie, jak tam skikuśnąłeś. O! Halo! Teraz mamy samochód nawet. Ona ma świetla. To będzie to mi, jazda. To mi pachnie eskortą. Dobra. Coś tu się dzieje. Trzeba jakichś snajperów, cholera, jestem, a to mi tak pachnie. A w ogóle to wyjeżdża. A tu jest! Tak w Overwatchu w ogóle, trzeba eskortować samochód. Wyjdzie ci gościu. Leży. Dobrze. Strzela, skończyłem skąd. On powiedział, tu jest, widzę go. Hedzik, piękny. Oj, wybuchające beczki. Jeszcze jeden, moja 12. Hedzik, pięknie. Dobra, chyba wszyscy teraz na razie. Wiesz co, mam wrażenie, że jeszcze jeden? Nie. Nie, wiesz co, już teraz nie było. Już był taki dźwięk, taki... Tak. To oznaczało, że jest wszystko dobrze. To oznaczało, że nie musimy wydawać naszej ulubionej komendy. Jeszcze dającej, nie. Dającej plus 5 do morale, ale 99% do klęski. No tak, to jest dokładnie, to jest 95% do zacieszu w sumie, ale... Znaczy no, w sumie 100% zacieszu, tak, i 100% porażki, to tak... Takie połączenie idealne. Wszystko jasne. Ty kliknąłeś? Musimy jednocześnie kliknąć, ale twój, patrz na kable, bo to tak było z loot crate'ami w Borderlandsie, musisz iść tam. A faktycznie, zobacz, czyli jednak tam trzeba wejść. Dobra, to ja o, tam. To ty pójdziesz, okej, okay, to ja zostaję. Bo ja będę musiał to kliknąć też znowu, nie? A ty będziesz musiał kliknąć tam na górze. A właśnie, ja mam 26 życia i zapomniałem, że mam apteczki. To, a właśnie, poczekaj. Też mam apteczki. Aha, i można sobie apteczki ludziska, to dziękujemy za tipy, możemy sobie wyrzucać, dzielić się apteczkami. Tak? Serio? Tak. Możemy, Izak, tak. Jesteś przygotowany? Tak, no bo na 3-4 w sumie, nie? Tak, dobra. 3-4. Oh yeah. Oh yeah. Success. To problem polega na tym, że ja nie mogę wrócić tą samą drogą. I może być niewesoło. Przeciwnik. Czekaj, nie, będę cię osłaniać z góry, to też jest jakiś pomysł. Jak masz najperkę, to nawet lepiej, nie? Dokładnie. Walę heavy'ego. Dobra. Dostał dwa heady. Będziesz miał po prawej stronie, uważaj. O kurde, dobra, wiesz co, ja flashuję tego typa. Flashuj go. Ładuje, on ładuje. To można wykorzystać. No, leży. Leży? Tak, zabiłem go. Kolejni od strony beczek. Ja pierniczę. Osłaniam cię. Poszarpałem. Nie żyje. Kolejny, brawo. Twoja 12 nie żyje. Mordo, póki co mam wrażenie, że 300, ale jeszcze 3 pokazuje timer. No podobno to było, już nie żyje, spoko. Dobra, dzięki. Tamta sama strona, w której strzelałeś. Dobra. Ja ich tu szarpię, dwóch zeszarpanych jest i jeszcze spoko. Jeden poszarpany ci został. Widziałem go. Leży. Pięknie. Jeszcze jeden mordo, ale nie widzę typa. Betoniarka. Od no, strony idzie duże. Gruba się idzie. Z której strony? Tam gdzie zabiliśmy przed chwilą gości. Dobra, ma jakiegoś przydupasa, ja ściągnę przydupasa. Dobra. Aj, dupa, przepraszam. Nie mam kul, cholera jasna. Zbyt pewnie się czułem tam na górze. Dostał jeszcze jednego headshota, cholera jasna. A tego przydupasa zabiłeś? Tak, kurde, strzela coś do mnie, cholera, to tam cały czas? Na górze jest skubaniec. A, to widzisz, to on mógł mnie pojechać. No nieważne, heavy leży. O kurde blade! Oż miałem apteczki przecież, ale nie spodziewałem się, że to mi tyle wyleci kolesi naraz, ja pierniczę, no. No faktycznie, aż bo stało jeden, nagle trzech. Dobra, dobra. Spoko. Pierwsze koty za płoty. Tak. No dobra. Jasne, no. Ten skałcik się przydaje na pewno.
To się przyda. Skąd się nie przyda. Skałcik się tutaj strasznie. Dziękuję bardzo, daję ci skiny, jak potrzebujesz. Nie, ja wezmę dwie berety, ja potrzebuję szybkostrzelność akurat przy broni małej. Okej. No to można lecieć. Czy jest jakiś mission briefing? Oj, to rozumiem. To dlaczego kucasz? Wyglądasz jak posrany cowboy. Chciałbym mieć lepszy widok. Tak, w pierwszym rzędzie dostałem siedzenie w ogóle. Znaczy nie, ja nie mówię, że to nie wyglądało jak skupienie, tylko jak skubienie na wychodku. No i znów ta sama sytuacja. Tak, no, trzeba wyjść. Znowu ja mam bombę. Ale to wygląda tak, bo myśmy tymi pontonami Jezu, tak... Umrę. No nie mogę go trafić w ogóle. Ja pierniczę, zaraz będę z RHP. Jeszcze jeden? Ja go mam. Jest grubas tam w ogóle przy tobie. A faktycznie. Berety szmato. Mówisz? A jak? No prawie. Okej. Okay. Jeszcze ktoś. Ale, przepraszam bardzo, Isaac plus Royson. Jak go to powiem, poszarpałem. Co jest zrobić? Proponuję serdeczną apteczkę. Ile musisz jeszcze rozwalić, gnojków? Właśnie nie wiem, nie wiem. O, jest jeszcze grubas jeden. O cholera. Może w beczkę wani obok niego, w beczkę! Wiesz, tylko też troszkę trochę zapóźnię. Nie, trochę odszedł. Ładuję, masz chwilę. Cześć, Digla. A! Dobra, wszyscy powinniście się zaraz pić. Tak, jestem, już do ciebie idę. Muszę pozbierać jakieś bronie, bo karą jest kasacja sprzętu. Mhm. Ale coś tutaj pozbieram. Co zostawił gruby? He, nie uwierzysz, co zostawił gruby. No, maga, oczywiście. No tak. Twoja ulubiona broń. Dobra, wziąłem Galila. Dobra, ale wolę ja wolę tutaj podchodzę. Klikam, co się da klikać. O, to jest apteczka jeszcze, spoko, przyda się. O, musisz do mnie podejść jeszcze. Ja do ciebie idę. No już kurde, dobra, wchodź! To było bardzo taktyczne, Royson. Royson mu się nie bawi, nie? Ale ty zawsze na każdy odcinek, szczególnie w fabularkach, musisz mnie jakoś strollować. Tak jak mi przed ryjem zamknąłeś ten włas, wiesz. No właśnie. Delicious. To koniecznie, dobra. Absolutnie. Kurde, to mogę wskoczyć. Ty, tutaj będzie może znajdźka. Mam znajdźkę! Nie gadaj. Mam znajdźkę, tak jest. Dobra, dwóch leży. Trzech leży. Ten jest twój. Dziękuję bardzo. Zobaczę, czy tutaj nie mamy... Nie trafiłem go. Dobra, ja pójdę maksymalnie... A, no poszliśmy tą samą, ale okej. Okay. Dobra, tutaj będą... Co tak, kurczę? Jakie chore w ogóle, co to jest? Tak w horrorze jakimś. Dobra, idź na górę, bo ty tam będziesz snajpił z góry. A ja pójdę dołem. Czy ja mówisz, żeby mam snajpić? No. No mogę snajpić. Tylko jeszcze ja w sumie... A samochód już dojechał? On tak wolno jedzie strasznie. Jest przeciwnik. Wow, ja, gdzie? Och. Nie no, był naprawdę. A faktycznie, był, dobra. Myślałem, że mnie chciałeś strollować z tą taczką. Ty właśnie się życie uratowałem. No dobra, robimy to. Dobra. Kuniaj na górę. Jesteś gotów? Jestem gotów. 3, 4. Poszło? Wspaniale. No to mogę wejść sobie wyżej jeszcze? Tak swoją drogą? Tak, idziesz wyżej, żeby wejść na... To jest awupa. Nie gadaj. No. Szkoda, że nie zauważyłem ciut wcześniej. No, bo trzeba było pójść na górę, wiesz? I to była schowana. Jak znajdźka. Dobra. Uważaj, bo zaraz zejdzie gorąco, morda. Nie wiem, czy ty nie powinien sobie wejść zobaczyć, co to jest. Ma, nie zwiedzaj! Przepraszam, ale tutaj muszę zobaczyć, co tu się dzieje, bo to może jakieś znajdźki będą. A jestem z tobą razem. No dobra. A ty musisz iść na górę i snajpić z tego! No dobra, mogę pójść przecież, no. To lecę tam na górę. To było dosyć strategiczne po prostu. Lecę tam w takim razie.
Będzie impreza z grubym. Nie trafiam go. Ja go dojadę. Leży gruby. Dobra, a chudy? A chudy chyba nie leży jeszcze. Nie leży jeszcze. A, dobra, leży. Okej. Okay. Ale to nie koniec imprezy. Tutaj warto się uleczyć. Pamiętaj o górze, mordo, bo tam cię jeden zaszedł. Znaczy mnie zaszedł, a potem ty go dojechałeś. O! No, trzeba podłożyć bombę w sumie. Ja mam bombę i chyba muszę do ciebie zejść jednak, wiesz? Dobra, tam dobra, przejścia, więc ja sobie do ciebie zejdę. Widzę, gdzie trzeba nawet ją podłożyć, ale tu będzie zaraz gorąco. Jeden leży. Takich. Kurczę, ja się wypstryka z pocisków zaraz. Spoko. Ja tu mam łapkę w razie czego. O Jezu, jest grubas. Dobra, widzę. Ja muszę wziąć apteczkę, cholera, bo jestem trochę obity. Dobra, zabiję. Zabiję tego grubego? Pistoletem? Tak, nie, wcześniej mu wdupiłem magazynek Sauga w głowę. Remisko już podchodzą. Aha, dobra. Dobra, nie żyje. Okej, okay, dobra, idę podłożyć bombę w takim razie. Podkładaj, ja cię będę osłaniał. Pistoletem. Co oni tu mają? Czeka. Co to jest? Co to jest? Muszę się uleczyć, sorry, no ale... No. Nie wiem, co się dzieje. Biją cię? Nie. Nie, nie, no... Łoję ich, ale... Jakimś takiem 9. Ostatni został gdzieś. Chyba nawet dobra, nie leży. Leżysz? Nie, on leży, on leży. A, dobrze, dobrze, przepraszam. Dobra, okej. Okay. Ale wiesz, fajna akcja była, bo... Skończyła mi się amunicja, bo zabiłem jednego i... Podniosłem inną broń, właśnie tego teka, wyrzucając tą poprzednią pustą i zdjąłem drugiego. Wiesz, gdyby dać to w slow-mo, to fajna akcja. No widzisz, tylko to mój odcinek, to nie będzie widać niestety. Ale liczy się efekt, jest trochę. Trzeba przejść, dobra, chyba idziemy dalej. A, tu możemy sobie rozwalić ten, dobra, to lecimy tutaj. A nie tu? Nie, tutaj, wiesz co, bo to jest dalszy, trzeba naskartować ten samochód cały czas, podróżujmy jeden ładunek, chyba ty masz drugą bombę jeszcze, nie? Tak. Masz bombę, masz, dobra, to tutaj na razie otwieramy. Na 3-4. 3-4. Haha! Jeszcze raz. 3-4. No dobra. It's not funny. 3-4. Ale już się spojrzę, że kto żartuje, nie? Tak, dokładnie, to jest genialne. Ej, my znamy tą mapę. Tak, to jest cały sama zawsze, nie? Bo tylko, że ktoś będzie schowany. Jeden, nie? Dobra. Jeszcze dwóch, śmierdzi grubym. Góra, o jest. Ja pierniczę. Plecy! Góra. Jak to plecy? Faktycznie. Plecy, ja mam miteczek. O, ja pierniczę, a mam przerąbane. Rzucę ci, jak tylko dasz mi przeładować. Dobra. Kolejny leży. Jest na blisko jeszcze. Tu się, kurde, zrespił? Co tu się dzieje w ogóle? A, jest wszystko takie trochę lewe. Kolejny. Dupa, nie dałem rady. Ja pierniczę, przecież... Je, to się zrespiło na mnie. Kurde. No przecież to jest, kurde, jakaś patologia, no. Oni się zrespili w ogóle, przecież... Oni się zrespili, tutaj, nagle ja tu stoję, a to on się pojawia, nie pod twarzą. No, tak się niestety dzieje, wiesz. O, czysto, zabezpieczony perymetr. Jeb, kompletnie z dupy, to jeszcze nie 5 w jednym miejscu, tylko 5 w różnych randomowych miejscach. W ogóle bezczelność. No. Ja pamiętam. No dobra. Spoko. Teraz to robimy na raz. Nie inaczej. Potwierdzone info. No tak, zaczęło się śmieszkowanie. Śmieszkowanie, dokładnie. Zaczęli się wygłupiać przyciskami, no i... No właśnie. No i uważaj, bo to jest nieciekawie. Co? Okay, grubo jedzie.
Gruby. Masz grubego? Rozwalę go. Dupa! Plecy masz. Plecy. Dobra, dobra, plecy załatwione. Tak? Gruby też? Tak, przycy, tak, gruby też leżą, no. No kurde, na razie, na razie spoko idzie. Czuję się... Okej. Okay. Czuję się coraz bardziej pewny, kurczę, w tej grze. Ty, czy, weź sobie stanie, czy w ogóle podrzucę na górę tutaj, zobaczymy, czy się da. Tak? Stań na beczce. I spróbuj się podnieść do góry. No, jestem na beczce. A widzisz, myślałem też, że wylecę. To mogłoby... Tak, tylko że mam 28 hetla. Zapraszam. Pamiętajcie, moi drodzy, broń Boże, nie możecie zatracić w sobie dziecka. Macie dokładnie. Macie mieć tak. Trzy dychy jak my i się dalej tak bawić. No dobra. Tak. A, to jest ta znajdźka przecież. Idę po to znajdźkę koniecznie. Oki. Ej, na przykład za zebranie żetonów w tych misjach fabularnych powinien być kluczyk w nagrodę za przejście. No, to mogłoby być faktycznie. Też tak symbolicznie, nie? Bo chociaż znajdźki faktycznie. O kurde. Ja pielniczę, dobra, trochę zrzuciłem życie teraz. Muszę użyć medishota jednak. Ja też jednego muszę walnąć. No, nawet kurde, nie wiem, czy drugiego sobie nie użyć, cholera jasne, bo... Nie, po prostu... Ja, też trochę mało. Ja takie medishoty to muszę 5-6 dziennie brać. Tyły! Dostał heada. Pięknie. Bo teraz wszyscy już, nie? Tak. No, tak. Nie wiem, czy być... Nie, nie biorę kawałka, pójdę sobie górą za łupą. Średnio z żyćkiem ci powiem. Tak, chyba że ty pójdziesz górą, bo to będziesz miał tą snajperkę w sumie na górze, nie? Tak, pójdę na górę. To możesz pójść na górę teraz ty. Będziesz sobie strzelać, ja sobie wezmę kałaszka. Dobra, to najpierw otwórz i później możesz sobie... I tam masz na górę takie wejście. Wiem. Skorzystałem z niego. Dobra, powiedz, kiedy będzie gotowy. A, już jesteś. To 3, 4... O Jezu, zagłusza mnie ta baba, sorry. Dobra, 3, 4... Okej. Dobra jest. To AWP widziałeś gdzieś u góry, nie? Jeszcze tak, musisz sobie wejść na górę i tam będzie ta snajperka. Okej. No i mamy to ładnie. Dobra. Idę cię wesprzeć piętro niżej. No to jest naprawdę dobra miejscówka. I tu teraz heady polecą. Ujeju. Gruby raz. Gruby dwa. Dobra, leżę. Subcio. Ja sobie użyję tego medishota na wszelki wypadek jeszcze. O. Kolejny. Jak ja mam AWP, to dzieją się cuda. Mówisz? Nie, kocham tą pukawę. Kolejny gruby. Jest gruby jeszcze jeden, no. Raz dostał w głowę. Drugi raz. Korpus. Ok. Dobra, idę podłożyć bombę. Dobra, jeden leży. Drugi leży. Nice. Czekam na trzeciego, ostatni pocisk, boję się przeładować. Dobra, podłożyłem bombę. Dupa! Dam radę, zanim do ciebie dojdzie, to go zdejmę. Tak. Ja tutaj zobaczę, czy mam jakieś znajdźki, wiesz, bo... Coś mi się wydaje, że jeden nie żyje. Drugi ci wchodzi. Hedzik, pięknie! Ale muszę się uleczyć. Kurde, nie ma tu znajdźki. Olej, znajdźki, chyba, przejdźmy to. A to może być znajdźka. Kurde, chyba nie ma tu znajdźki niestety. Chyba, że... Kurde, a jest znajdźka, dobra, mam znajdźkę. Wspaniale. Okej, okay, idziemy otwierać bramę. A, to będziesz zejść na dół teraz, nie? I to będziesz miał takie wejście specjalne. Próbuj sobie zejść na dół. No właśnie, to jest dobre pytanie, gdzie jest to zejście, ale chyba... A, wiem gdzie, dobra, a dobra, dobra. Hop, idziemy na to. Jest medishot jeden, zajebioska. Ile jeden medishot dodaje, mordo? 50.
A to ja też sobie wezmę jednego, jeszcze kurczę, w sumie tyle. A, walienny se po jednym, No tak, no słuchaj. teraz kurde, insulinki. Dobra. Zdrowie naszych polskich pięknych kobiet i. Dobra, Trzy, trzy, cztery. cztery. Udało Czekaj, no. się. Ci już jaka jazda, dobra. Myślę, wiesz, to, że trzeba iść po prostu razem z tym samochodem cały czas do przodu. No niby tak, jak nam się na plecach Na, znów będą na plecach, będą na plecach znowu kolejni. Tylko, że trzeba to olać, mi się wydaje. I jakoś iść do przodu cały czas, nie? Ja tu, kurde, nie mam smoka. No tak, jak mi się zrespił z dupy, no! Jeden nie żyje. No, wezmę USP. Nie, to jest Daj. masakra, co oni robią, nie? Ich jest strasznie dużo. Rozwaliłem dwóch. No i zabił mnie, kurde, wjechał mi na kleryk, cholera jasna. Który? Informuj. O, wiesz co, tu masz... O Boże. Jest to 50 teraz najlepiej, wiesz? Jest obok ciebie, po lewej, na dole. Mam trzy pociski, ja. Nie, bijecie. Plecy już masz. O, Aż, cholera. W ogóle to Gdybym jest... miał pocisk, gdybym miał jeden pocisk, tym go zdjął. Kurde, bo... Ja pierniczę, bo oni się tej respią w ogóle na twarzy, to trzeba pędzić chyba do przodu, wiesz, to trzeba ich olać i polecieć jak najdalej do bramy, tak mi się wydaje, że to nie ma w ogóle co Dobra. Siedzieć z tyłu, bo... Kurde... Nie, no spoko, zróbmy to właśnie tak jak mówisz, no. No, mi się wydaje, że właśnie nie można siedzieć z tyłu, kurde, bo oni tak respią w takiej ilości i to najgorsze właśnie, że ci się respi na twarzy, wiesz, bo ja się odwracam prawo-lewo i wiesz, strzelam do jednego gościa i po sekundzie dosłownie się odwracam i koleś już jest na mnie centralnie, nie? I mi bije po prostu w plery z odległości metra. To jest w ogóle Olać bez szans. Bo ten opancerzony i tak dojedzie, a my po prostu do przodu na chama no, i po trzeba do prostu przodu lewa. Jak najdalej dojść po prostu, bo... Bo oni się chyba rozpią tam, gdzie my jesteśmy, gra to identyfikuje jakoś, no. No pięknie. Na dzień dobry już kurde 64 zdrowia. No to już masakrę mam w ogóle. Kolejny duży jest. Widzę. Dobra. Ładnie. Jeszcze jeden. Leży grubas. Jeszcze jeden gdzieś, no. Powiem gdzie on może być. USP. Okay. Nawet fajnie się czy strzela z tego tłumika. Ja wiem, że dokonuję w tym momencie pewnej herezji. Nie, dlaczego? No bo moi widzowie raczej wiedzą, że ja zamiast tłumika wolę granatnik, nie? No, coś z tym musi być. Dobra. Ale ten voice acting w tle jest jak z Borderlandsa, jakby to jakaś psychopatka w ogóle nadawała. No, tam to tak, no to jest ewidentne. Ja mam wrażenie, że te poprzednie misje fabularne nie były tak, wiesz, narracyjnie dopieszczone. Dobra, no to tutaj jedziemy. Taka. Jeden wyszedł. Dobra, to idź. Uważaj, bo tu będziesz miał za plecami gościa. Łepę. Jaki? Jak to się stało? No, wziął i umarł. Nie, po prostu kliknąłem tłumikiem na jego głowę, a on zginął od ciebie. Jednocześnie strzeliliśmy mu w głowę po prostu. Ale ty nie jesteś asysty w sumie, więc nie wiem, czy trafiłeś, albo nie zdążyłeś może trafić. Nie, to było 10 twoich killów temu. Jeszcze coś masz tutaj? Ktoś jeszcze jest chyba, nie? Tak, jedna osoba jakaś będzie. Trzeba uważać, bo taka jedna może zabrać trochę życia. Ty pójdziesz na górę tym razem? Mówisz? Uh-huh. Bo ja mogę pójść w sumie dołem też, albo kurde zresztą... Nie no, mogę iść górą, nie ma problemu. To leć górą, no weźmy się snajperkę w sumie, wydaje mi się, że... tak będzie lepszy układ. Okej. Okay. Może jestem medishota jeszcze na wszelki wypadek. No, okej. Okay. Oj, nie mogę otworzyć tych drzwiczek. Co ty? No poważnie. To jeszcze jakiś jeden koleś musi być w takim razie, wiesz? A tak, jest jeden jakiś kolo. Dobra, Pewnie. Wysąduję go snajperką z daleka. Pewnie będzie za tymi kontenerami, słuchaj, od no, strony wywrotek. Nie złapać już. Betoniarek, przepraszam. Albo gdzieś spadł. O kurde.
Ty wystrzeliłeś tutaj, nie? No kurczę, no schował się tak naprawdę. No nie mam pytań, no. Może goś już stwierdził, że 55 minut to stanowczo za krótki materiał. Kurde, no chyba, że wszedł sobie tam... No właśnie, no po prostu... O, ja pielniczę. Być może się sobie wszedł do tych kanałów. Ojejku, dobra, to idę pomóc ci, Szurek. Był w wodzie w ogóle na zewnątrz, poza mapą. No tak bywa. Ja jestem przy przycisku, a wiesz, że lubię. Dokładnie tak. Ja też jestem, także możemy... 3, 4, 4. No, okej. Pani, ale... Chodź AWP-ciu, chodź AWP-ciu. Nie dostałem się na SP, ale mam AWP. Alright. Masz tekst odcinka. Ja się mówię... O kurde, na górze jest gdzieś. Powinien się mi trochę pobitboxować jakoś chyba do tego jeszcze. Dobra, skupili się na mnie. Ten gnojek jest gdzieś tutaj, on jest za tymi kratami i on się kamufluje dobrze. O jest jaki flash! Przecież jak to? Wrzucili do góry flasha? No nie wierzę. Dobra, ładuję. Okej, wszyscy leżą. Chyba... Lantuję, ja cię to Grubas to powinien być jeszcze przecież, cholera jasna, gdzieś. Nie było Grubas, chyba jest tak Grubas. Zapytania. Gdzie go widzisz? Wyprowadź go pod mój ogień po prostu. Wyprowadź go na plac. Kurde, ja mam problem, mam problem. Dobra, widzę go. Pomóż mi. Nie żyje. Nice. Plac czysty. Wyprowadź Grubasa na plac. Spokojnie, zaraz wyjdzie. Że był wrażliwy. Jeszcze jest jeden słaby na dole. Nie żyje. Nice. Jeszcze dwóch, czyli Grubas i Płotka. Czy są podem? Jest Grubas jeszcze na zewnątrz. Znaczy, Jezus, Maria. Widzę, pomogę ci. Nie żyje. Kurde. Za tobą, Grubas. No właśnie, on mnie tyra. Ja mam 0 HP już. O nie, dobrze jest. Nie żyje. Ulepsz się mocno. Jeszcze dwóch, jeszcze jeden. Widzę tego jednego. Nie żyje. Nice. Dobra, zastrzyk. Nie będzie jeszcze jednego Grubasa gdzieś, cholera jasna. Jest Grubas? Dobra. Nie wiem, ale dostałem w pysk ze strzelby w ogóle, nie wiem skąd. A tu jest ten gnój. Kurde, nie mam już życia. Nie mam apteczek, nie jest dobrze. A tu jest chyba jedna apteczka pod tobą, sobie ją wezmę od razu, bo... Mam problem. Rozwalę ich wszystkich. Został jeden, dwóch. Cofnę się do ciebie. Dobra, chyba trzeba po prostu podłożyć tą bombę, bo... się może nigdy nie skończyć chyba, wiesz? A no w sumie racja. Ja pierniczę, jak oni mnie tyrają. Dwóch zdjąłem. Okej, okay, plantuję tą bombę cholerną, bo... Plantuj, bo to może być nieskończoność tych gnoi. No. Dobra. Teraz muszę basolić na dół już. Mortko, jak... No nie... Masz życie jeszcze trochę, dobra, ja się uleczę. A, dobra, to tylko pójdę, bo tam jest jeszcze znajdźka i nie wziąłem jej teraz. Dobrze. Jeszcze jeden. Możesz poczekać sobie pod ten... pod samochodem. Rozwaliłem ostatniego. Czy, nie wiem, czy kurde, czy ty była wcześniej jakaś ta? Czy mi się wydawało, czy jeszcze może to była apteczka jakaś jedna? Ja chyba była apteczka. O, jest money shot. Dobrze, nawet dwa, kurde, dobrze. Weź wszystkie, bierz je. Dobra. W sumie mogłem wziąć amunicję od razu, cholera, nie wziąłem. Chyba, że ty potrzebujesz amu jeszcze. Wiesz co, ja mam do AWP 25 pocisków, tragedii nie ma. Rozumiem, jeszcze ta amu tylko. 25 pocisków, czyli 25 killi. Tak, Royal. Chyba 5. No zobaczymy. No tu mi całkiem innego, że poszło. Nie, no to jest spoko. Osłonęliśmy parę razy, już byłem w dupie naprawdę kompletnej. Ale wiesz, że ja lubię właśnie takie misje o charakterze, że ja cię że ja muszę kogoś snajperką ochraniać, nie? No. Ubóstwiam coś takiego. To było fajnie, bardzo fajnie wykorzystane w Army of Two. 1, 2 i 3 w sumie. To jest taka idealna gra pod duet, tylko niestety 3. 4. Jest tylko na konsolę. Dobra. I tu wydaje mi się, że trzeba będzie... Tu będzie trzeba zapierdzielać do przodu cały czas. Też mi się tak wydaje. Nie wiem skąd mnie bije już. A, tu jest skubaniec. No, plantuj to. No właśnie, może dzięki temu, cholera jasna, będziemy mieli trochę czasu. Podłączyłem bombę.
Dobra, to jest ammo i dużo dobrego. Wal. No i ładnie. Chodź do mnie, Mortko. Ja sobie wezmę teczkę. Tu może coś znajdziesz dla siebie. Tam jest to. O, tu. Amunicja, mówisz? No. Dobra, i może być dalej. Dobra, to... Przyciski? Tak, dokładnie tak. Bez mieszkowania. 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 8. Dokładnie. Kurde, o Jezu. No, pięknie zaczęli imprezę. Się boję troszeczkę. To nie będę kurwa dłużny. Ojej. Czekaj, rzucę im. Gdzie są? O kurde, ile jest dużych, stary, uważaj. Weź się schowaj, rzucam flasza, uważaj. Dam radę. Punktują mnie. Jeszcze jest jeden duży, moja 12. Dwa heady zarobił za WP. Trzeci head. 60 życia. Pięknie. O, cholera jasna. Biorę medika. Serdeczna stówka. O, Jezu! Teraz, dobra, spoko. Jeszcze jeden. Jakaś płotka pieprzona. Nice. Uff. Idziesz tak górą. Aha, to szukasz to, znajdźki. To są w ogóle skróty tam, gdzie byliśmy wcześniej chyba, wiesz? To było wcześniej chyba po prostu zamknięte. Czy nie wiem, czy to jest znajdźka? O, jest tu co, jest coś otwartego. To jest, kurde, jest skar 20. Biorę to. Bierz skara, jasne. To na skara się mówi auto snajpa, czy coś tak, takiego? Tak, tak, albo autolama. Autorama. No, autolama, tak, bo to dla lamy jest taka broń. Jak z dupy zrobił to margaryna drama. No, dokładnie. O! Kurde, chciałem ci zostawić, a wziąłem z automatu. Nie, to leży dla mnie też chyba. Nie, spoko, trzymaj sobie to. Ja sobie apteczkę wezmę też teraz, na przykład mam jeszcze 3. Można lecieć dalej. No, ja też znalazłem też niedużo. A, no to fajnie, to z kategorii mam dodatkowe rękawiczki, kurwa. Chciałem być miły, a sam żeś wziął 3. No, a ja się chciałem jedną stawić. Znalazłem przy okazji, to bym się wziął automatycznie. Dobra, uwaga, bo teraz może być jazda, ale mam fleszyka jednego. Jesteś gotów? Ja przygotuję sobie zaczepny, jasne. 3, 4, R. Wygląda, jakby było czysto. Nie było. Ale to jest cisza przed burzą, stary. O kurde, plecy! Kurde, nie widzę nic w tym snajdzie, cholera jasna. Piękny! Podejdę bliżej. Uważaj, kurde, na plecy nasze, stare, bo tam jest rzeź. Dwóch zdjąłem z placu. Chodź, lecimy do przodu, stary, bo... Tak, ciśnijmy do przodu, bo oni będą nam się na dupie non stop respić. No, tak mi się wydaje właśnie. A mam ochotę posnajpić. Co ty tam zrobiłeś, tym Grotto? Właśnie to nie Grotto, ale też jest spoko. Nie, no ja wiem, ja tak po prostu nazywam tą pukawkę. Słusznie. Czekaj, muszę sobie staty poprawić. Kurde, kurwa, teraz nie padł, bo będzie niebezpiecznie. Jaki daleki hejdzik, jejku, no. O, mam trzecią znajdźkę. O, nice, gdzie ona była? Za tą ciężarówką, z której waliliśmy za snajp. To ładnie, a tu jeszcze snajperka jest. Dobra, wezmę nóż, bo szybciej. Spoko. Może dobrze było wejść na górę. Wiesz co, zebrałem wszystkie apteczki. Więc jakby coś, to mam ich sporo, mam 3. Ja mam 69 zdrowia i nie chcę tego zmieniać. Ani na plus, ani na minus. Bardzo dobrze. Tak YouTube'owo. YouTube'owo. Jebło. Kurde, stary, jest dobrze. O. Widzę gnoi. Jedź, ja ich pozdejmuję trochę. He. Powiedział Royson, po czym zobaczył las trupów. Nagrywanie z tobą to jest wyborna olimpiada. No chodź, śmieci. Hedzik.
Hedzik! Jeszcze 30 sekund musimy się to utrzymać, wiesz? Dobra, słyszę. Dobra, to ja użyję po prostu... sześć pocisków do AWP. Kurde, już tutaj dolatuje helikopter, nie? Jest dobrze. No, ale pięknie, kurde. Udało się, kurczę blade. Sound of Sage Spray, jeszcze nagroda za level upa, no proszę bardzo. Ideale po prostu. Ile punktów z tą misją było w ogóle? Masz już coś level? Słuchaj, myślę, że bo przed nami jeszcze ile? Dwie nagrywki, no. Nie? To zrobię przez te dwie nagrywki na lajcie. No cóż, dzięki serdeczne, słuchajcie, wszystkim udało się... W sumie to było wszystko zero jakby, więc tak punkty nam zaliczyło ładne. No. Na minusie za ten, za damage taken. A to jest w ogóle pistol z only. No damage taken, bo sami żeśmy się w siebie strzelali. Ja ci dałem AWP-ą w ryj, a ty żeś wysadził mnie beczkę. Nie, to było wcześniej, w poprzednim tem. To się nie liczyło, bo to się odzerowało, ale to w ogóle widziałem, że... Ja w ogóle na to nie zwróciłem uwagi wcześniej, ale tu możesz, jest taka opcja pistol z only, że tylko z pistoletami biegasz. No aha. Nie? I to jest jedna opcja. I druga opcja to jest taka, że masz hard mode. Tam faktycznie widzowie pisali w komentarzach, że można jakoś włączać te hard mode na różnych mapach, więc to też trzeba będzie kiedyś ogarnąć, kurczę, bo to może być ciekawe. To będzie kolejny challenge. No ale cóż, słuchajcie, na dzisiaj to wszystko wyszło 41 minut 20 sekund, ale mam nadzieję, że się podobało, bo my się bawiliśmy dobrze mimo porażek na początku, ale cóż, jak jest easy peasy na początku, to później jest już trochę trudniej i no. Doskonale. Miał być 55, wyszło 40. Także nie ma tyle. Mogło być gorzej. Dokładnie. To nie jak pełnometrażowy film półtorej godziny, tylko jak jeden odcinek serialu, jak House of Cards chociażby. 40 tak, minut. Dlatego ja na przykład lubię czekać, aż się cały sezon skończy, żeby potem je oglądać marszem 10 pod rząd jak chipsy. Dokładnie. Nie, akurat House of Cards wrzucili w ogóle cały sezon od razu, nie? Tak na Netflixie chociażby. No dobra, słuchajcie, dzięki serdeczne, trzymajcie się i do usłyszenia. Papatki. Pa, pa.